Polska odgrywa ważną rolę na pierwszej linii NATO, Boris Johnson. Sojusznicy z NATO muszą mówić jednym głosem. W czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Wielkiej Brytanii i Borisem Johnsonem. Sojusznicy z NATO muszą mówić jednym głosem przeciwko trwającym wrogim działaniom Rosji, napisano w oświadczeniu wydanym przez Downing Street po rozmowie przywódców. Premier podkreślił zdecydowane zaangażowanie Wielkiej Brytanii w NATO oraz w obronę i bezpieczeństwo Europy. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką Polska odgrywa jako ceniony partner i sojusznik na pierwszej linii NATO, napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street po czwartkowej rozmowie obu przywódców w Warszawie. Jak poinformowano, Johnson przedstawił wsparcie Wielkiej Brytanii dla Polski, którego częścią jest grupa przybyłych w czwartek do Polski 350 brytyjskich żołnierzy. Premier podkreślił, że sojusznicy z NATO muszą mówić jednym głosem przeciwko trwającym wrogim działaniom Rosji. Przywódcy zgodzili się, że sojusznicy muszą kontynuować pracę nad pakietem sankcji, które wejdą w życie w przypadku dalszych wrogich działań. Podkreślili również konieczność ponownego rozważenia przez kraje europejskie budowy gazociągu Nord Stream 2 w takiej sytuacji, przekazano w oświadczeniu. Dodano, że Boris Johnson i Andrzej Duda omówili kroki podejmowane przez sojuszników w celu zachęcenia do deeskalacji i znalezienia dyplomatycznego rozwiązania obecnych napięć na granicy z Ukrainą. Spotkanie Borisa Johnsona z Mateuszem Morawieckim. Wcześniej brytyjski premier rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Morawiecki i Johnson spotkali się także w warszawskiej Wesołej z Brytyjczykami służącymi w wielonarodowej batalionowej grupie bojowej NATO, stacjonującej w rejonie Orzysza. Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego musimy zdecydowanie pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójni. Jest między nami ogromne zrozumienie napięć na wschodniej flance NATO, powiedział Mateusz Morawiecki po rozmowie z Borisem Johnsonem. Polska ma kluczową rolę w naszym zbiorowym europejskim bezpieczeństwie. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam, stwierdził z kolei Boris Johnson. Brytyjscy żołnierze w Polsce. 7 lutego brytyjski minister obrony Ben Wallace, po rozmowach w Londynie z szefem polskiego MON Mariuszem Błaszczakiem, ogłosił, że do Polski przyjedzie kolejnych 350 wojskowych z 45 Komanda Piechoty Morskiej, mającego bazę w Arbroath w Szkocji. Jak dodał, mają oni wspierać polskie siły zbrojne w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia sił rosyjskich na granicy z Ukrainą. Brytyjscy żołnierze przybyli do Polski w czwartek. Żołnierze z Wielkiej Brytanii od 2017 roku wchodzą w skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO, stacjonującej w Bemowie Piskim. Grupa ta współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji i nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę. Kraje sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijowi wspierającego stolicę. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.